Miłoszu, chciałabym Ci naprawdę bardzo pogratulować. Zdobyłeś główną nagrodę, 300 000 złotych, pierwsze miejsce, 14. edycja Mam Talent. Chciałam zapytać, jak się czujesz, bo to chyba teraz wszystkich bardzo ciekawi. Czuję się, jeszcze w życiu nie przeżyłem takiego uczucia, aż mi się chciało po prostu płakać. Bardzo się oczywiście cieszę, cały udział w tym programie naprawdę był niesamowitą przygodą, jest to coś bardzo, bardzo ciekawego i bardzo fajnego, nie spodziewałem się naprawdę tego. Słuchaj, pierwsze miejsce to jest naprawdę wow, wielkie wow, jutro cała Polska będzie tym żyła, już dzisiaj cała Polska tym żyje. A powiedz mi, czy coś Cię zaskoczyło w trakcie trwania programu? Myślę, że na pewno bardzo mi się spodobała i bardzo mam podziw dla tego, jak ta produkcja jest ogromna, jak to wszystko jest dopięte na ostatni godzik. I cieszę się, że mogłem coś takiego przeżyć. A powiedz, czy już wiesz, na co wydasz te 300 000 złotych? Na pewno o tym jeszcze nie myślałem, ale myślę, że na pewno to bardzo pomoże w dalszym działaniu. Ale artystycznym oczywiście. Ale to tymi pieniędzmi będziesz sam zarządzał, czy jednak oddasz trochę w ręce rodziców to, co dalej się stanie z nimi? Tak, to są naprawdę na przyszłość, bardzo mi, myślę, że pomoże to w rozwijaniu się, nowe możliwości też się otworzą, więc bardzo się z tego powodu cieszę. A jak Ty widzisz swoją przyszłość? Chcesz pójść na jakieś studia związane właśnie z muzyką, czy właśnie chcesz się sam rozwijać? Jak to widzisz w ogóle? Powiedz nam o tym, bo myślę, że to wszystkich naprawdę bardzo ciekawi. Myślę, że na razie, oczywiście bardzo się z tego cieszę, ale bardzo chciałbym dalej w przyszłości komponować, dalej oczywiście myślę, że też udanie się na studia jest jakieś w przyszłości, jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Dalej w przyszłości grać koncerty to mi naprawdę sprawia przyjemność, i mam nadzieję, że jeszcze długo będę mógł to robić. A Ty chciałbyś rozwijać swoją karierę tutaj w Polsce, czy może marzysz też o takiej karierze za wielką wodą, za granicą, może jak Sara James? Jeśli marzę, to myślę, że i to bym na pewno bardzo bym chciał. Ja podczas finału zauważyłam, że bardzo szybko chodzą Ci palce. Mogłeś Pan pokazać, jak potrafisz szybko ruszać palcami? Bo myślę, że to jest bardzo ciekawe. Wow. Drodzy Państwo, to jest prawdziwy talent. Ty w wieku 5 lat zacząłeś uczyć się. Skąd ta pasja się wzięła w ogóle? Bo to jest takie nietypowe. Inni się uczą na gitarze, na skrzypcach, na keyboardzie, a Ty akordeon, trudny sprzęt. Tak, mój tata już od małego już miałem styczność z akordeonem, ponieważ mój tata gra na tym instrumencie, i on mi ten instrument pokazał, bardzo mi się spodobał, już ciągnie się ta historia z tym instrumentem. Dobrze, Miłosz, bardzo Ci gratuluję jeszcze raz, i trzymam kciuki za rozwój Twojej kariery, chociaż to jest naprawdę, wielkie otwarcie drzwi na wielki świat, ten show biznesu. Dziękuję bardzo.